No kochani, jest godzina 11:35. Już się orientujecie mniej więcej, w którym miejscu jestem. O, jestem przy boksie. No co tutaj robiłem? Przywiozłem wodę, bo już się skończyła w dozownikach. Także w tej butli, co jest tam w budzie prezesa, przywiozłem i napełniłem tu na dole tą dozownik i tam na tarasie. No i teraz jadę do matki wszystkich matek. Mam dużą budkę, jak widzicie, jest większa. Słomę włożyłem, nie jest tak dużo, bo już te resztki. Także miękko. Wiertarkę mam, wkrętarkę, bo będę tu kocyk przykręcał, który jest przykręcony do tamtej budy. A dlaczego kocyk? No żeby, jakby kotka chciała wejść na budkę, no to by miała miękko. Kicia! Kiciulka! Która to jest? A, to Hanka jest. Jak, kiciulka, się czujesz? Co, kicia? Kiedy się okocisz? Ile będziesz miała? Pokażesz je, maluchy swoje? Co, kicia? No, widzicie, kotka przegłodniała. No to idzie. Do stołówki się najeść. No, najpierw tutaj sprawdzi na chodniku, bo tutaj też wykładam, czy nawet wysypałem trochę suchej karmy pierścionków. O, pochrupuję sobie. O. I proszę, jak kotki bezstresowo, głodne są, wiedzą, gdzie jest jedzenie, idą podjeść sobie, przychodzą, wychodzą z dziur. No, a teraz cieplutko jest, to na pewno lubią gdzieś tam pójść sobie w trawkę, położyć się, jak to wczoraj Pysia Pusia, niczym byczek Fernando, położyła się w kwiatkach, wąchała kwiatki, a nawet muchę pacnęła, bo jej latała. No, nie słychać mew tych trani. Co tak rano latały. Jakoś tak zawsze je słychać rano i wieczorem, po południu. No, jadę. Dobrze by było, żeby matki wszystkich matek nie było w budzie. To nie musiałbym ją wypraszać i stresować. No ale myślę, że jak zajadę, to w pierwszej kolejności, co będę musiał zrobić, to wziąć tą wkrętarkę i wykręcić wkręty mocujące ten dywanik na dachu. To myślę, że jak będę wykręcał, to ona się spłoszy i wyjdzie. Na razie nie widzę jej z daleka. Zaraz zobaczymy. No jestem. Jestem. I co? No niestety jest. Jest mamuśka. Kiciulka. Kicia. Przyjechałem ci domek wymienić. Na większy, wiesz? Pozwolisz? Kicia.
nie ma wyboru, musi pozwolić. Dobra, dobra. Postaram się smartfon tutaj postawić pod drzewem. No, przestawiłem na zoom 01. No i zobaczymy. Tu już raz filmowałem z tego miejsca, tylko nie zauważyłem, że tu choroba trawa rosła na pierwszym planie. No i smartfon się ustawiał z ostrością na trawę. No i co, kochani? Dobrze ustawiłem. Czy dobrze wszystko widać? No mam nadzieję. Dobra, chyba nie w stronę. Za bardzo chyba tak. No zobaczymy. Kiciulka, kicia, kicia. Chodź kiciulko. Chodź kicia. Chodź kicia, chodź kicia.
ochotę. Nie wiem, czy w ogóle się zdawałem. No. Kochanie, teraz będę przykładał, ale gdzie ona jest? Gdzie ona jest? A daj mi dupę, nie zawracaj. Idź, nie zawracaj mi głowy. Opaski, opaski. No to ja sklep. Jaki namolny cały czas mi tu głowy zawraca. No, kiciulki są. I co? Wszystkie żywe? Wszystkie żywe. Wyglądają, kochani. No to co, przekładamy. Jeden czarny, cały. Drugi jest biały pod spodem. Białe łapki jakie ma. Ten cały murzyn. A ten ma białe łapki. O kurde, jaki piękny. Białe łapki ma. Cztery białe łapki ma, kochani. Ten jest tygrysek taki. O. Ten jest szylkretowy. Tak. I tutaj jest tygrysek. O, dobra. No to kochani, już. Się urwało wieko całe. Całe wieko się urwało. Trzeba postawić to tutaj na tym. Jest. Niby prosto. Nie. Krzywo. Kochani, krzywo. Tu jest niżej.
Dobry. Dwa nie żyją. No. Nie wiem. No kochani, bawiłem się z tym, choroba, bo tu wypoziomować było trudno. Jakoś tak z grubsza zrobiłem, ale to nie jest dobry poziom. Ale tak to mi wyszło. No teraz pójdę poszukać mamuśka. O, idzie, idzie. Idzie. Muszę. Idzie. Idzie kiciula. Muszę odjechać. Muszę odjechać. Idzie, ale czy wejdzie do domku, czy się nie będzie czuła, że jest niepokojona i nie zechce wejść, na razie obchodzi. No sprawdza, chodź kicia. Chodź kiciulka. No kochani, włożyłem tam jej do środka ten pojemniczek z suchą karmą. No. Także teraz nie będzie musiała wychodzić. Idziesz do mnie, kicia? No chodź. Chodź kiciuleczka. Chodź. Chodź, pogłaskam cię. No, ładne oczy ma, kochani. No nie ma. No nie ma oczy, oczu chorych. Także jak dzisiaj byłem z rana i zobaczyłem, że w ogóle oczy ma suchutkie, nic, żadnych śladów. No to napisałem wiadomość do pana Rumuńczukiewicza, że sprawa jest nieaktualna. Żeby już nie musiał się ze mną kontaktować. To akurat było minuta po 10:00. Miał o 10:00 się ze mną skontaktować. No. Także kochani, tylko mi jeszcze pozostanie wypoziomować. Ale to już może zrobię dzisiaj.
wieczorem, po południu przygotuję sobie płytki. Nie, no tak, to tutaj patyki. No, idzie babuśka. Kiciulka. No, ciekawe jak ona się zachowa. Nowy domek. No, no. Zagląda. Zagląda i co? Tam kociaki są. To musi wejść. No. Wchodzi. Do połowy weszła. No, 3/4. Weszła cała. Weszła cała. No, tylko ogonek jej wystaje. No. Także teraz ma miejsca, miejsca. Kochani. Spróbujemy zajrzeć. Włączyłem lampę LED i zobaczymy. Będę mówił, żeby widziała, że tu ja. Kicia! Kiciulka! Kicia, kicia! Jak tam kiciulka? Co? Kicia! Nie bój się, to ja! Nie bój się! Kicia! No, to ja! Kicia, kicia. Prawie nic nie widać. Syczy. Syczy na mnie. Kicia. No dobra. Czyli on mnie stresuje, bo kochani wyniesie. Tak już się obawiam. Czy nie za dużo tu się kręcę i jej mieszam. No. Także posyczała na mnie teraz. Przedtem nie syczała. No, ale teraz ma luzu. Teraz może się wyciągnąć, wyprostować. No, jedzenie można włożyć do środka. Nie, wszystko jest. Przy czym mokrego jedzenia nie ma co wkładać, bo to się później tam będzie leżało, ześmiergnie. Będzie tylko problem. Ale suchą karmę zawsze można dosypywać tam. No. Dobra, czyli zrobiłem to, co zaplanowałem dzisiaj, co pan Olek Chmura mi podpowiedział i utwierdził w tym wyborze. To już wcześniej sam myślałem, ale jakoś tak za bardzo nie czułem przekonania. No a powinienem. Jestem, kochani. Fuh. Trochę się zmęczyłem i spociłem. Przeżywam to, kochani.